Dzień dobry, witam wszystkich kolegów bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Poprzednie spotkanie dotyczyło przygotowania gołąbków do pierzenia, okres pierzenia, cały ten okres przygotowawczy i też tam było parę słów o kuracjach. Więc żeby pociągnąć ten cykl, to w tej chwili będziemy mówili o okresie od zakończenia pierzenia aż do samych lotów. Więc zacznijmy od tego, że w tej chwili mamy grudzień. Prawie we wszystkich hodowlach pierzenie już nam się zakończyło. No i należy przeprowadzić kurację. Tam, gdzie się to pierzenie nie zakończyło, to jeszcze możemy w trakcie kuracji możemy karmę pierzeniową podawać do połowy stycznia. W niczym to absolutnie nie będzie przeszkadzało, czyli praktycznie do momentu tej kuracji owsem. W tej chwili musimy przeprowadzić kurację, zanim puścimy gołębie w parę, musimy przeprowadzić takie kuracje jak na salmonellę. Jest to, ja osobiście przeprowadzam tą kurację bajtrylem. Wiem, że koledzy tu mówią, że w Polsce jest dosyć trudno dostępny, ale w naszych okolicach ten preparat jest, jakby ktoś miał problemy z zakupem tego bajtrylu, to tu mogę jakieś kontakty ewentualnie przekazać. Jest ta kuracja niezbędna z jednego powodu. Głównie chodzi nam o salmonellę stawową, która potem w trakcie treningów lotów często nam się pokazuje. I takie kuracje muszą przejść wszystkie gołębie. I gołębie lotowe, i gołębie rozpłodowe. Więc ja osobiście taką kurację przeprowadzam minimum te 12 dni. Podaje się to 1 ml na 1 litr wody. Teraz zimą podajemy 1,5 ml, ponieważ gołębie mniej piją. Musimy też przeprowadzić kurację na kokcydiozę. Osobiście przeprowadzam ją bajkoksem. Podaje się go tam 2 ml na przez 2 dni. Też świetnie nam działa. Kurację na rzęsistka, to zazwyczaj przed kluciem taką kurację należałoby przeprowadzić. No i oczywiście na samym początku, o tym powinienem powiedzieć, kurację na robaki również. Ja osobiście przeprowadzam to lewamolem, jest bardzo dobrze tolerowane. Po każdej kuracji należałoby robić małą przerwę i podawać na odbudowę wątroby, podać produkty, probiotyk i przygotować do kolejnej kuracji. Ja tu słyszę od hodowców o jakichś produktach, które są wszystkie w jednym, podawane dosyć długo, no ale osobiście jestem za tym, żeby każda kuracja była przeprowadzona solidnie i później po tych kuracjach możemy jeszcze sobie przeprowadzać jakieś badania, ewentualnie na sprawdzenie, czy wszystko to, jeśli chodzi o kokcydia i tak dalej, czy wszystkiego się pozbyliśmy. Jak już nam się zakończy kuracja, jak już nam się zakończy pierzenie, to wiadomo, że wszystkie gołąbki mamy zapasione. Tym bardziej, jeżeli one oczywiście nie latały wokół gołębnika. Jeżeli latały, to raczej nie. Ale tam w 90% no, te gołąbki nie latają, są jastrzębie, drapieżniki, im po prostu nie puszczamy tych gołębi. Super sposobem jest taka kuracja owsem. Dodaje się tam z 5% gryki nieuskanej, troszkę suszonej, z 5% 10 marchwi suszonej, osobiście podaję ją z wersallagi i owies. Owies żółty bądź czarny albo mieszany pół na pół i taka kuracja trwa od 10 do 2 tygodni, od 10 dni do 2 tygodni. Gołąbki spalą nam te wszystkie nadmiar tych wszystkich tłuszczów, nam się wszystkie gołębie, które ewentualnie byłyby jakieś chore, byłyby jakieś słabo by dochodziły do formy, to automatycznie jesteśmy w stanie je wyłuskać, sprawdzić, że te gołębie spadają z masy i te gołębie nie mogą znaleźć się w tej naszej 50, która będzie brała udział w zawodach. Więc to jest taka podstawa. Następna rzecz, no to już później mamy to przygotowanie do sezonu, przygotowanie do puszczenia w parę. Musimy się zdecydować, jakim systemem będziemy chcieli latać. Czy z wychowem młodych, czy bez wychowu młodych. To jest wszystko bardzo istotne i powinniśmy to już w styczniu sobie zaplanować. W
wtedy planujemy, kiedy puścimy w pary, czy z początkiem lutego, koniec lutego, a nawet ci, co uwielbiają maratony, no to początek marca i powinni polecieć pierwszy lot czy dwa nawet od młodych w tym czasie. Ten okres też jest bardzo ważny, jeśli chodzi o suplementację. Na dzień dzisiejszy powinna być też suplementacja taka do 1 kwietnia, którą gołębie muszą cały czas dostawać. Ja osobiście używam suplementacji Speedron Fast, częściowo Speedron Vitality. Takie pakiety, ja już mówiłem, wcześniejsze pakiety, które były do pierzenia, w tej chwili też takie pakiety przejściowe do samych lotów też są pod numerem telefonu 696 396 705. No i również będą od stycznia będą już pakiety lotowe. Pakiety te lotowe, no to jest taki system, którym ja latam akurat. W tych pakietach będą produkty Speedron Fast, Speedron Vitality. Są produkty Speedron Vitality, które mógłbym tutaj polecić. Jest Rebulit Powder, białko, jest Improveri, Antifungal. Są to bardzo dobre produkty w trakcie lotów. Osobiście też Speedron Vitality używam, Oxy-B, to jest witamina B kompleks w proszku, wtedy ona idzie na karmę do wody, ponieważ gołąbki niechętnie nam B kompleks niechętnie nam piją z wodą, więc z karmą ją chętnie zjadają. Chciałbym tu kolegom zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Bo często słyszę, że chcemy prowadzić hodowlę naturalnie, czyli z ziołami. Więc chciałbym wszystkim powiedzieć jedno. Na ziołach daleko nie polecimy. To są 3, 4, góra 5 lotów i już nas nie ma. Ponieważ jeżeli nie będziemy regenerować tych ptaków, no to one nam wytrzymają 3, 4 do 5 lotów. I my już konkursów czołowych nie będziemy zdobywać, a w końcowym efekcie pogubimy wszystkie te gołębie. Ponieważ gołąbki muszą być regenerowane po każdym locie, muszą być przygotowywane do każdego lotu pod kątem energii, pod kątem paliwa. Ale gołąbek nam tu daje czadu. Musimy go chyba wynieść, bo przepraszam. Są tu gołąbki, które chciałbym pokazać, szpaki, które są w mojej hodowli, ale te samiczki nas słyszą i strasznie nam tutaj dają znak, że są. Wracając dalej, mówię do suplementacji, więc ja wszystkim hodowcom odradzam, owszem, możemy, odradzam, żeby ustawiać się na lotowanie ziołami, dlatego że żadnego efektu na tym nie będzie. Zioła są oczywiście bardzo dobre, możemy je podawać teraz, w trakcie pierzenia, możemy je przed lotami, jeszcze zanim się zaczną treningi zioła. Oczywiście niektóre z ziół można by było oregano, inne możemy podawać i w trakcie lotów, ale to są niewielkie ilości, a nie znam hodowli, która świetnie lata i która by się oparła tylko na ziołach. To jest po prostu niemożliwe, nierealne. Jeżeli ktoś mówi, że lata na ziołach, no to albo mija się z prawdą, albo po prostu chce, żebyśmy myśleli, że lata na ziołach. Więc tak to wygląda. I jeżeli będziemy stosować odpowiednie produkty, jeżeli będziemy wiedzieli, jak je podać, bo chciałbym też hodowcom powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że gołębnik wybudujemy, kupimy super ptaki po najlepszych olimpijczykach, a i tak nie będziemy latać, jeżeli nie będziemy mieli wiedzy. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, jakie produkty podać, kiedy je podać, w jakiej ilości, po prostu sobie nie poradzimy. Dlatego produkty, które tutaj wcześniej, o których mówiłem, one są tak przygotowane do tego, program, którym ja lecę, jest tak przygotowany,
Są to, mówię, produkty Spigeon Vitality, są to produkty Spigeon Fast, jest jeden produkt z Runfielda, jest nawet jeden produkt z firmy Elita, ale ja osobiście powybierałem te produkty i one dają nam taki efekt, że tak powiem, który pozwala nam wygrywać i to jest taka podstawa. Często jest tak, że mamy w swojej hodowli gołębie i ciągle dokupujemy nowe ptaki. Ja bym wszystkim hodowcom proponował, żeby najpierw sprawdzić własne gołębie, bo kupujemy gołębie, mówimy, że one nie lecą, że jest słabo i tak dalej, i tak dalej, i kupujemy następne, a te likwidujemy bądź odsprzedajemy. Okazuje się, że każdy, kto zaczyna korzystać z programu, który ja latam, często hodowcom tu pomagam, okazuje się, że w gołębniku są wspaniałe gołębie, które lecą i każdy łapie się za głowę, ale jak to, do tej pory te gołębie jako roczne na 300 km ginęły, a w tej chwili wygrywają na 500. No, cały szkopuł polega na tym, że właśnie są odpowiednio przygotowane, jest odpowiednia suplementacja i ta suplementacja jest w odpowiednim czasie podana. Następne, także wypróbujmy wszystkie swoje gołąbki, jeszcze mamy czas, przygotujmy je do lotów. Musimy sobie obrać jakiś system lotowania, przyjąć coś do wiadomości, że to jak w tej chwili je będziemy przygotowywać, tak będziemy latać w sezonie. Kurację, zwracam uwagę też na to, że kurację należy przeprowadzić wszystkim gołębiom, czyli i lotowym, i rozpłodowym. Jakie młódki sobie uchowamy po gołębiach zdrowych, takie będziemy je potem mieli do lotów. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne. Czyli kuracje, pamiętajmy o kuracjach. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, na karmienie. W tej chwili dawaliśmy wszędzie mocną karmę. Wiadomo, że teraz musimy przejść na troszkę słabszą karmę. Może nie tyle słabszą, a lekkostrawną bardziej. Ja osobiście używam Jerry Plus, ryżupady. I chciałbym tutaj też w trakcie lotów korzystam z karmy z Versellagi. Osobiście karmę dostarcza mi kolega Łukasz Strzałek, jest dystrybutorem karmy Versellaga. Ja może podam do niego numer telefonu 511 778 751. Ma zawsze świeżą karmę, ma wszystkie rodzaje karm i nigdy się na tej karmie nie zawiodłem. Jest to osobiście bardzo ważne, żebyśmy nie mieli jakichś karm przeterminowanych, tylko rozpoczynamy sezon, karmę powinniśmy sobie zamówić już w lutym, będą świeże karmy i wówczas no, na tym koledze można polegać, że jest nam w stanie dostarczyć świeżą i dobrą karmę i w dobrych cenach, bo jest przedstawicielem firmy Versellaga. Następna rzecz to jest, już musimy pomyśleć o tym, żeby się przygotować do sezonu lotowego, czyli w styczniu, w lutym musimy sobie zabezpieczyć się w odpowiednie produkty, zadbać u gołąbków później przed lotami o drogi oddechowe i całą resztę. Chciałbym powiedzieć kilka słów jeszcze dodatkowo o produktach, które chciałbym polecić. Miesiąc kwiecień jest już okresem, kiedy będziemy już przygotowywać gołębie do lotów. To znaczy, tak, początek kwietnia, połowa kwietnia to już jest najpóźniej, musimy gołąbkom rozrzedzić krew, wzmocnić mięśnie przedramienia, dotlenić i musimy gołębie rozlatać. I do tego są produkty, które pozwolą nam uzyskać formę gołębi już przed lotami. Te produkty będą dostępne
zarówno jako pakiet lotowy, tak jak i pojedyncze produkty. One będą dostępne pod numerem telefonu 696 396 705. I tak, kwiecień no, będzie dla nas bardzo ważnym okresem, szczególnie w tym gołębniku lotowym, dlatego że w zależności od tego, czy gołębie mają wychów młodych, czy tego wychowu nie mają, i tak już suplementacja, już produkty, już pewne rzeczy są wdrażane i gołębie są przygotowywane do tego okresu. Tak więc, jeżeli ktoś byłby zainteresowany produktami, pakietem i programem, proszę zadzwonić pod ten numer. Już w tym roku i w zeszłym roku na poprzednim filmie mówiłem o hodowlach, które się zmieniły, które zaczęły z wyników zerowych, zaczęły super latać właśnie na tego typu produktach. I polecam. Chciałbym też powiedzieć tutaj kilka słów o produktach dotyczących dróg oddechowych. Takim podstawowym produktem, który ja używam 2 tygodnie przed pierwszym lotem konkursowym, po 4 i koło 10 lotu konkursowego na udrożnienie dróg oddechowych, jest to produkt z firmy Foxim OrniMax. Również będzie dostępny pod tym numerem telefonu. Produkty, które takie małe pakiety są w tej chwili przejściowe do lotów, one również, jeżeli je nabędziemy teraz, one również będą używane w trakcie lotów. Czyli jeżeli sobie to w tej chwili kupimy, to one już nam się przydadzą na loty. Wśród tych produktów jest tam taki Regeneration, który nam regeneruje gołąbki. On, ja go podaję przez cały rok, ale jest wspaniałym produktem, ponieważ on nam regeneruje komórki u gołębi zniszczone i robi nam niesamowitą robotę. Bez niego nie wyobrażam sobie lotowania. Kolejnym produktem jest Provixon, który jest odpowiedzialny za sprężystość mięśni. Są tam białka, ale nukleotydy, które też tam odbudowują komórki. No jest to też taki bardzo, bardzo ważny produkt. Teraz kolejna sprawa: w kwietniu, jeżeli mamy wychów młodych, musimy sobie zapamiętać o tym, żeby jeszcze przeprowadzić dodatkową kurację na grzyba. Mimo że w tej chwili podajemy gołąbkom raz w tygodniu preparat naturalny, to i tak, bo taki powinno się podawać, niechemiczny, a chemię będziemy podawać w trakcie lotów wtedy, a przez całą zimę i przez ten okres podajemy więcej naturalne, które bardzo dobrze działają na grzyba. Dlatego że jeżeli gołąbki nam wychowują młode, to zjadają różne rzeczy, to one nam potrafią, u mnie jak wypuściło się gołąbki, to nie wiadomo skąd przyszedł kret i za pół godziny nie było kopca dla kreta. I mimo że miały gryty, miały wszelkie witaminy i wszystko było dostępne, to takie rzeczy się zdarzają. Więc przy tym wychowie młodych no, musimy zrobić taką kurację. No i cóż jeszcze chciałbym powiedzieć. Panowie, no, wiedza to podstawa. Korzystajcie nie tylko z zakupu dobrych gołębi, ale też z dobrej wiedzy, bo inaczej to sobie nie poradzicie. To już wielu hodowców się przekonało. Wykorzystujmy gołąbki, które mamy, bo w każdej hodowli jest mnóstwo dobrych gołębi. I najpierw musimy sprawdzić wszystkie swoje ptaki, dać im odpowiednie produkty, odpowiednią suplementację, odpowiedni program prowadzenia. Bardzo szybko można się tego wszystkiego nauczyć. I zobaczycie, że te gołębie będą zupełnie inne i będą nas cieszyć, te, które już mamy. A później dopiero dobierajmy gołębie do tego, jakim sposobem chcemy latać, co chcemy zdobywać. Ale jeżeli się przyłożymy, to już od pierwszego lotu możemy mieć fajne gołąbki w pierwszej czołówce. Także kolejny filmik to może nakręcimy już tuż przed samymi lotami albo w trakcie lotów. W tej chwili chciałbym
pokazać kilka ptaków, których dzieci będą na aukcjach. Dostaję bardzo dużo telefonów związanych ze szpakami, czyli skąd, jakie pochodzenie mają te szpaki, bo u mnie świetnie sobie radzą, więc pokażę tutaj gołąbki, których dzieci bądź wnuki są na aukcjach. Na każdej aukcji są z tej linii gołąbki. I tak, chciałbym pokazać. To jest oryginalna samiczka od kolegi Leszka Pielesiaka. Została zakupiona, to jest lotowana samica, która robiła czołowe konkursy u niego i zakupiłem jako lotowaną do rozpłodu. I tak naprawdę to tak z 50% hodowli, no to jest po tej samicy, nie? Jest to wspaniały gołąb, który jest bardzo inteligentny i młode bezpośrednio, zarówno dzieci, jak i wnuki świetnie się sprawują, nie? Pokażę też jej córkę. Jest to córka, to jest najlepsza lotniczka okręgu w kategorii A, 1,8 koeficjent, wspaniały gołąb, też bardzo inteligentny, one są specyficzne, mają taką barwę specyficzną. Gdybyśmy ją tu postawili, to myślę, że zaraz by nam tutaj tańczyła na stole i kiwała głową, bo jest bardzo łaskawy, to jest bardzo łaskawy gołąbek. Więc też wszystkim zachęcam do zakupu takich gołąbków, bo rzadko się trafia, żebyśmy mieli szpaki, które nam robią konkursy i świetnie latają. Wśród szpaków, które jeszcze są u mnie w hodowli, są też i bardzo dobrze sobie radzą na każdym dystansie, bo i na maratonach to są po Śnieżce od braci Baranowskich. Super gołąbki, już jako dwulatki to już maratony chodzą i roczne też, 500-ki, bardzo szybkie, więc mam trzy córki po tej Śnieżce, też od braci Baranowskich nabyłem po Gryzli, takim olimpijczyku, nie pamiętam nazwiska tego hodowcy, ale to jest, no nie dowiecie się, bo nie pamiętam. Myśliwca, o już sobie od kolegi myśliwca. Też mam dwa gołąbki i też te gołębie, nawet na wspólnych gołębnikach kiedyś oglądałem, patrzę, siódmy czy któryś, czy szósty lotnik. Nazwisko zupełnie inne, a poznałem po barwie gołębia i po numerze gołębia. Także te gołąbki też świetnie sobie dają radę. Z gołąbków, które jeszcze będą na aukcji, i powinno ich troszkę więcej teraz być, będą gołąbki od kolegi Żaka. Ja nabyłem taką hodowlę 18 sztuk. Wcześniej nabyłem chyba z 7 czy 8 wnuków olimpijczyka i dzieci, a później nabyłem gołębie lotowe, najlepsze lotniki kolegi Żaka, taki niebieski, wspaniały, 45-45, niebieski białolot, taki niesamowity. I w tym roku z tych gołąbków zrobiłem jedną drużynę na młode, leciały dwie. Ta drużyna zdobyła drugiego wicemistrza okręgu na młode. Też świetne, mimo że gołębie sprowadzone, też młode świetnie sobie poradziły. No, jest też sporo, będzie, jest sporo gołąbków wnuków olimpijczyka, kolegi Sabata. W zeszłym roku wykręciły mistrzostwo okręgu, szóste miejsce w Polsce. W tym roku też latały to jako pierwsza, jako drużyna i pierwszy wicemistrz okręgu. Też polecam, no są niesamowite, jeśli chodzi o gołębie młode, bo tak jak one wchodzą, to rzadko się zdarza. Na ten przyszły rok będę miał już dwulatki, więc wypróbujemy je na dalszych dystansach. Także zachęcam również do licytowania gołąbków. Każdy, kto zakupi u mnie gołąbki,
może otrzymać, jeżeli będzie chciał, może otrzymać pomoc przy prowadzeniu tych gołąbków. Wtedy ma to sens, ponieważ ja nie chciałbym, żeby ktoś zakupił ode mnie gołębie i nie wiedział, co z nimi robić, bo potem jest coś takiego, że kupił i nic nie leci. No. A tu się okazuje, że jak ktoś nabył ode mnie gołąbki, to się okazuje, że nie lecą tylko moje, tylko świetnie lecą jego gołębie, które wcześniej nigdy mu nie chciały latać. A tu nagle gołębie wykręcają wyniki. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który Zuchowicz Wojciech, który wcześniej też miał tam problemy, między innymi właśnie podawał szczepionki te na drogi oddechowe, podawał, są też takie preparaty wzmacniające na maratony, witaminowe, więc on na 13 gołębi wkładanych 11 odbił w okręgu w konkursie, tutaj sobie zanotowałem. Także mógłbym tu wymieniać wielu hodowców. Figa Mateusz też dzwonił do mnie i mówił, że są zupełnie w tej chwili inne lotowanie. W wcześniejszym filmie również mówiłem o hodowcach, którzy mieli początki z hodowlami, którym no szło bardzo źle, że zdobywali 4 konkursy w sekcji, a tu nagle pierwszy, drugi lotnik w oddziale. Także tutaj, jeżeli będę mógł w stanie pomóc w jakiejś kwestii, to zapraszam, nie ma problemów. Na tym byśmy zakończyli. To, co mogłem powiedzieć na temat hodowli związanej z tym wszystkim, co mamy robić do lotów, no to wszystko powiedziałem w trakcie. Jeżeli ktoś będzie korzystał z programu i z produktów tego typu, no to jestem w stanie pomóc w trakcie lotów nawet, bo wtedy wiem, co jest podawane, wiem, co jest używane. Na pewno wszyscy ci, którzy, tak jak wcześniej mówiłem, mają niewypróbowane gołębie, to nie zaczynamy od zakupu nie wiadomo jakich ilości gołębi, czy w ogóle gołębi, wymiany gołębi, tylko najpierw sprawdzamy wszystko, co mamy w gołębniku, czyli dajemy szansę tym gołębiom, które już posiadamy. Odpowiedni program, odpowiednie produkty, odpowiednia suplementacja, wszystko w odpowiednim czasie i hodowla się zmienia. Oczywiście to wszystko wymaga ciężkiej pracy. Hodowca musi wstawać rano, budzić się ciut świt, razem ze słonkiem wstajemy. Bez tego, owszem, będą jakieś wyniki, ale super wyniki, no to możemy położyć się wcześniej spać, ale rano musimy wstać, musimy zrobić treningi przed pracą, musimy, no, żeby był wynik, mamy tak, jak chodzimy, no, jak się staramy, no. Niestety, jeżeli będziemy poświęcać mniej czasu, wyniki będą słabsze, ale przy dobrej suplementacji, to nawet jeżeli będziemy, te gołąbki będą nam, nie będziemy im poświęcać tyle czasu, będą mniej trenować, będą miały tylko obloty wokół gołębnika godzinne czy jakieś, to i tak te gołębie będą nam wracać, będą robić czołowe konkursy i nie będzie takich strat. Więc musimy w tej chwili podjąć decyzję, co dalej, bo nie sztuką jest chować po 200, 100, 300 gołębi, bo 50 tylko robi nam w drużynie, walczy nam, więc na to konto musimy kupić odpowiednią suplementację i mieć mniej na przykład gołąbków, jeżeli nas jest nie stać, a zrobić selekcję tą pierwszy rok, jeżeli ktoś ma dużo gołębi, to oczywiście nie likwidować tych gołębi, tylko stworzyć im odpowiednie warunki i w lotach je przeselekcjonować przy dobrej suplementacji i przy dobrym programie. Także na tym kończę. Wszystkim życzę powodzenia, dużo cierpliwości, dużo zdrowia i spotkamy się następnym razem już koniec kwietnia, początek maja. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.